Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie, już w promieniach zachodzącego, ale jeszcze bardzo ciepłego słońca. Dziś towarzyszą nam dwa teksty. Pierwszy z nich to fragment wzięty z psalmu 119, gdzie w 43 wierszu tak czytamy. Nie odejmuj też nigdy słowa prawdy od ust moich. Zaś drugi tekst to fragment z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, gdzie w 4 rozdziale, w 3 i 4 wierszu Paweł tak pisze. Przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. No właśnie, drodzy, czy lubicie baśnie? Pewnie wielu w tym miejscu powie nie, ale przecież od dzieciństwa baśnie nam towarzyszą. Z dziećmi lubimy chodzić do kina, z dziećmi lubimy oglądać baśnie, czytamy baśnie, tworzymy dla nich baśnie. A jako dorośli myślę, że nie raz też sami wybieramy się do kina, być może na film z serii Marvela. Przecież to baśnie dla dorosłych. Ale Paweł pisze o zupełnie innych baśniach. O tym, że Ewangelia zostanie odsunięta gdzieś na bok i dobra nowina o Jezusie Chrystusie zostanie zastąpiona naukami, które podobają się ludziom. Naukami, które, jak Paweł pisze, ucho łechcą. Nie wiemy, czy Paweł pisał do Tymoteusza bardziej stwierdzając fakt, czy ostrzegając go, ale myślę, że te dwie rzeczy są dla nas bardzo ważne. Bo jest to ostrzeżenie o tym, że ludzie będą szukać takich nauczycieli, którzy im odpowiadają. Nie dlatego, że opowiadają Ewangelię, ale dlatego, że ich opowiadanie będzie dopasowane do ich potrzeb. I można zadać sobie pytanie, do kogo jest ten dzisiejszy tekst? Myślę, że jeśli zadamy to pytanie, to każdy z nas, może większość z nas odpowie, nie dotyczy to mnie, nie dotyczy to mojej wspólnoty, nie dotyczy to mojej parafii, nie dotyczy to mojego kościoła. Czy aby na pewno? Czy nie jest przypadkiem tak, że dzisiaj to właśnie w mojej wspólnocie, w moim kościele dobieramy sobie nauczycieli, którzy opowiadają baśnie? Ktoś powie nie. Nie u nas, nie dzisiaj. Ale wtedy pojawia się pytanie, według jakiego kryterium sądzimy? I myślę, że najlepszym sprawdzianem dla nas jest zadanie sobie pytanie, czy to, co dziś słyszymy w Kościele, znajduje odzwierciedlenie w Ewangelii, czy to, co dziś słyszymy w Kościele, rzeczywiście prowadzi nas ku Chrystusowi? Czy nie jest dzisiaj tak, że bardzo łatwo powiedzieć, ten fragment Ewangelii już dzisiaj nie jest dobry, nie jest dzisiejszy, bo nie odnajduje się we współczesnej kulturze, bo przecież dziś myślimy inaczej, wiemy inaczej, sądzimy inaczej. A może jest tak, że tradycja Kościoła jest dzisiaj dla nas ważniejsza i nawet nie sprawdzamy tego, co pisze w Ewangelii. Dlatego, drodzy, potraktujmy ten dzisiejszy tekst Pawła jako wyzwanie dla każdego z nas, byśmy zadali sobie pytanie, no właśnie. Czy rzeczywiście dzisiaj słuchamy Ewangelii? Czy słuchamy baśni? Można to w bardzo łatwy sposób sprawdzić, otwierając Księgę Ewangelii, otwierając Biblię, sprawdzając i konfrontując nauczanie z tym, co mamy w Ewangelii napisane. Nie bójmy się tej prawdy, bo prowadzi nas ona ku Chrystusowi. To właśnie słowa mówiące o tym, że prawda nas wyswobodzi wtedy, kiedy podążamy za Ewangelią. A nie wtedy, kiedy podążamy za baśnią. Dlatego nie bójmy się tej konfrontacji. A teraz połączmy się w modlitwie, prosząc Boga o to, by dał nam odwagę, siłę i moc do tego, by iść drogą Ewangelii, a nie słuchać baśni. Drogi Boże i Ojcze, Tobie chcemy dziś podziękować za dzisiejszy tekst. Tobie chcemy dziś podziękować za dzisiejsze słowo. Ale Ciebie też, Boże, prosimy o odwagę dla nas. Odwagę dla mnie, odwagę dla Ciebie. O to, byśmy mogli spojrzeć w Ewangelii jak w lustro. Spojrzeć w siebie, przyjrzeć się naszej wspólnocie, naszej parafii, naszemu Kościołowi. A przede wszystkim, by iść za Jezusem Chrystusem. Bo w Jezusie Chrystusie jest prawda. W Jezusie Chrystusie jest droga, która prowadzi ku życiu. Prowadź nas, Panie, drogą życia i nie pozwól, by myśmy odchodzili ku baśniom. W Twoje ręce się powierzamy w całym dzisiejszym dniu. Prosimy Cię, prowadź nas i błogosław. A wszystko to w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.
Amen. Życzę wam, drodzy wszystkim, dobrego dnia. Otwórzcie dzisiaj Ewangelię. Zostańcie z Bogiem.